Witam serdecznie, pokażę jak przygotować pyszną pieczoną karkówkę, którą możemy podać na ciepło lub na zimno. Składniki potrzebne do przygotowania karkówki znajdziecie Państwo na karteczce oraz w opisie pod filmikiem. Najpierw przygotuję marynatę. Marynatę przygotuję w naczyniu, w którym będę piekła karkówkę. Do naczynia daję 4 łyżki miodu, 6 łyżeczek koncentratu pomidorowego, około 5 ząbków drobno pokrojonego czosnku, około 3 łyżek oleju i przyprawy 3 łyżeczki papryki słodkiej wędzonej, 3 łyżeczki z górką soli, 2 łyżeczki majeranku, 1 łyżeczkę tymianku, 1,5 łyżeczki papryki słodkiej, 0,5 łyżeczki papryki ostrej, 2 łyżeczki pieprzu, 1 łyżeczkę rozmarynu. Wszystkie składniki na marynatę dokładnie mieszam. Do tak przygotowanej marynaty wkładam karkówkę wcześniej umytą i osuszoną i dokładnie nacieram z każdej strony. Naczynie nakrywam pokrywką. Jeżeli nie mamy pokrywki, to możemy nakryć folią aluminiową i odstawiam w chłodne miejsce na około 12 godzin do zamarynowania. Po około 12 godzinach karkówkę będę piekła. Naczynie z karkówką wstawiam do nagrzanego piekarnika do 180 stopni na drugą od dołu półkę. Piekarnik mam ustawiony na grzanie góra-dół bez używania termoobiegu. Karkówkę będę piekła około 150 minut. Po 80 minutach pieczenia karkówkę obracam i nadal piekę. Po około 50 minutach karkówkę ponownie obracam i piekę jeszcze około 20 minut. Upieczoną karkówkę wyjmuję z piekarnika i pozostawiam na kilka minut pod przykryciem do przestudzenia. Następnie karkówkę wyjmuję, sos zlewam i polewam nim karkówkę przed podaniem. Jeżeli Państwu przepis się spodobał, to proszę o pozostawienie łapki w górę pod filmikiem, będzie mi bardzo miło. Karkówka jest gotowa, życzę smacznego.